Dobra, ten jak jest tu, Ten to go chyba reporter to mogę. w ogóle to załatwi. Jak ten Załatw. jest w tym miejscu, to chyba mogę. Tego chyba też mogę w tym miejscu załatwić. Podoba się seria? Zostaw suba, łapę, komentarz. Wpadnij też na G2 Instagram, Discord. Linki macie w opisie pod filmem. Dzięki. Tutaj pomagał lirycznie w takim razie. Wszystko ja naraz. Przed chwilą robiliśmy super kasyno, więc mam nadzieję, że wcale mi się nic nie zepsuje teraz. Że wszystko będzie super działać. Teraz to możesz po prostu tylko sobie samemu. I że się uda zrobić. Przy czym faktycznie to kasyno dużo fajniej wyszło, niestety. Kayo Perico po tym nerfie dalej jest najfajniejsze, jeżeli chodzi o robienie solo. Ej, mam pomysł. Ale niestety już się chyba bardziej kasyno opłaca faktycznie nawalać z drugą osobą w kółko. Szczególnie jak ci może jeszcze oddać procenty. A jakiego masz pomysła? Tak, ty będziesz sobie robił teraz Kayo Perico, to sobie zrobię wstęp do kasyna. A możesz? A możesz zrobić w sumie. No to tak, no to później zrobimy misję podwójne do kasyna i zrobimy kasyno. No i koks. No. A? Tak może być ekstra klasa, dokładnie. Tak mi się zdarzyło na jakiś czas. Dobra. Oj, pipnąłem sobie. Dostań się do rezydencji El Rubio. Dobra. Przecinarka plazmowa, mam nadzieję, że się nie utopię w tej wodzie. Oby nie. Wiesz, no nie mam żadnej maski tlenowej na mordzie. A właśnie otwieram kraty, spawam. I otwieram sobie przecinarką plazmową. Ty jak się dawało tę maskę na mordę? G. G dla maski? O dobra, założyłem. Uuu, powietrze! W końcu! No i fajna taka oddychareczka. Mam wrażenie, że fajniejsza niż te butle takie wielkie. Ale to pewnie też tylko na chwilę działa taka oddycharka, nie? No to ile może mieć taka oddycharka w sobie tlenu? No nie za dużo. Ale z taką mógłbym popływać serio, no. Oddychareczką sobie trochę ponurkować. Ogólnie bym sobie ponurkował fest. A, ile może nurkujesz? No i gdzie tam nad morze, chłopie? A gdzie? No nie wiem, gdzieś jakimś fajnym jest. Widziałem te takie wielkie, głębokie baseny, tam bym chciał. Takie głębokie baseny, fest. Dobra. Kayo Perico po latach. Nie mam pojęcia, jak teraz się to robi, jak powinno się to robić. Ale mam nadzieję, że stary sposób mniej więcej zadziała. Nie, nie działa. Dobra, Bartek. Shadde. Spoiler, nie działa. Shadde, wiadomo co. Ja nie mogę, no. Muszę cię opasować w swoich błędach. Dobra, ten gość sobie musi pójść na pewno. Ten ziomo nad nami. Jak on przejdzie. Oni są głusi dalej? Sprawdź. Jak on przejdzie. To ja muszę iść tak, ale ja muszę iść tak, żeby ten mnie nie zobaczył, co? I ci też mnie z tyłu nie mogą widzieć. Kurcze pieczone. Teraz tak skomplikowane, że... Chyba tego jednego ziuta powinienem załatwić. Ale nie jestem pewny. No właśnie to jest to, ja teraz nie jestem pewny, którego ziuta mogę załatwić. A którego niekoniecznie. No czy ja? Dobra, ten jak jest tu, to go chyba mogę. To jak ten jest w tym miejscu, to chyba mogę. Tego chyba też mogę w tym miejscu załatwić. Jeszcze został jeden ziód do załatwienia tutaj, który idzie. Dobra. Centralnie przyjął kulę między oczy. Także bardzo dobrze. Tak jak powinien się zachował. Nie ma obrazu dodatkowego, więc teraz trzeba schakować panel. I miejmy nadzieję, że zaraz Rubio nie odkryje mojej obecności tutaj. Osobiście nie odkryje, on tylko jego ludzie. Aha. Dzięki, Bartek. Ułatwiłeś sytuację w takim razie. Dobra, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dobra. Jeszcze jeden. Raz. Dwa, trzy, cztery,
5. To któryś z tych, no dobra. Okej, mamy to, sklonowane palce. No byle ten ziomo na dole nie zobaczył, no żeby się nie odpaliło, żeby można było przynajmniej tutaj część zrobić na cicho i w razie czego nawet później powtórzyć sobie, ale wiesz, żeby było na cicho. Ukradnij, to ja mam rubinowy naszyjnik i on jest tylko za 700 tysięcy? No. A rubinowy naszyjnik był lepszy niż tequila i lepszy niż papiery. A nie wiem, czy nie był wart 1 200 000. No, no właśnie. Co jest? A teraz jest gorszy, no. Aż tak znerfili to Kayo Perico. I najgorsze jest to, że tego nawet nie można robić co chwilę, tylko trzeba czekać jeszcze parę godzin. Stack bez sensu, że to szok. Rockstar pluje nam na mordy, a ludzie to zlizują, mówią, o kurczę, deszcz pada. Dobra. Wracam windą na górę, w takim razie. No i teraz na dół. Lecimy. Dobra, byle na tego ziuta z czaszką się nie wpakować i już będzie dobrze. A wszystko zmierza do tego, że mogę go spotkać. Mam twoje szczęście, za 500 go spotkasz. Nie, nie, jest git, jest git. O, tu jest blisko bardzo, ziutek, jeden. Dobra, kolego. Do kasy nas grają, to chyba nie za bardzo. Nie można zbytnio. Dobra, ale ten jeden niepokoi tu. W teorii nie powinien mnie dalej widzieć, ten kolo. W teorii mnie nikt nie widział. A w praktyce? No nacisnąłem już E do otwierania drzwi, oczywiście chłop próbuje przepchać te drzwi zamiast przycisk sobie nacisnąć. Ty głupi, kurczę, tyle lat. 4 lata i się nie nauczył jeszcze. Z buta próbuje, a przycisk obok, jak byk. Wielki, zielony przycisk i napis exit. No masakra. No a, i później był chyba problem z tym kolejnym ziutem, że tutaj bardzo szybko odkrywali zabójstwo tego ziomka przy motocyklu chyba. To był jeszcze drugi problem, że trzeba chyba tego, ten roamuje gość, albo jeździ ktoś tu jeszcze. O Boże, mam gotówkę. Czekaj, bo ja bym mógł stąd po prostu już uciec. W teorii. Chyba ci działa to, że można pomijać sobie. Dobra, se tego załatwię, ziuta. Ucieknij z Kayo Perico. Jezu, Kayo Perico też laguje. No, prawdopodobne, ty, Kayo Perico laguje. Może nie znałem. Komputer za 20 koła i Kayo Perico. O, zginąłem w ogóle, co jest najśmieszniejsze. Ktoś mnie zabił, jak zrobiłem alt-taba na chwilę. Zostałem zabity w momencie, kiedy zaltabowałem. To jest piękne. Ciekawe, co się stało. Nawet nie mam pojęcia, co się stało niestety na tym alt-tabie, więc... Nie zauważyliście. Nie widzów. Emotka, którą ja posiadam, mówi co innego. No, bo to jest wina twoja czata. Wina. Wina czata, nie. Dobra, w sumie jeden pierdol. Dobra, pierwszy wyrwał. Ja nie wiem, tego mam śmignąć, czy który tam... Później będzie widział. To drugi jest śmignięty, teraz ten pojedynczy i tych dwóch podwójnych. I przejazd, i szukamy jeszcze łupu dodatkowego, a później do wody można wskakiwać. Chociaż butli nie mam. No to załatw sobie. Dobra. Okej. I wypad. Dobra, do zobaczenia, Kayo Perico. Znaczy jeszcze nie. Ale chcę teraz sprawdzić. Pamiętam, że właśnie problem gdzieś był w momencie, że chciałem brać te dodatkowe rzeczy, nie? No. A czekaj, bo jakoś odkryli chyba. Jest w drodze do twojej lokalizacji. To ty, to ja go nie odkryj. No a, no tak. Właśnie problem polega chyba na tym teraz, że oni odkrywają jakoś bardzo szybko. I praktycznie wcześniej się robiło dosłownie taki road jak teraz. A oni teraz jakoś odkrywają, ale nawet nie wiem, szczerze, nie wiem kogo.
Kto odkrywa kogo? W jakim miejscu? Dobra, ja sobie zginę jeszcze raz, żeby podejść do tego. A kogo załatwiłeś tam? No załatwiam tych wszystkich na początku, których trzeba załatwić, żeby wyjechać, nie? To który najwyraźniej jest właśnie wykrywalnym. No okej, ale kto wykrywa? Skoro załatwiłem tych wszystkich, którzy tam byli. Zazwyczaj nie załatwiałem jednego chłopka, bo wiesz, on był tam najdalej na lądowisku przy Helce. Nie, może jak tego przy Helce zostawię, to może nie wykryją tym razem, no zobaczymy. Jezu, Kajo Perico. Taki fajny napad, co oni co zrobili? Wszystkie napady, jakieś problemy. A było tak pięknie kiedyś. Trzeba chyba wrócić do tych napadów z mieszkań. Nie no, nie oszukujmy się, tamte są jeszcze gorsze. Ale są... No co, no są niestety archaiczne, archaiczne są za bardzo. Owszem. Jaka jest teraz meta? Widzowie, możecie pisać śmiało w komentarzach, co, jak teraz się powinno robić ucieczkę. Dałoby się wiedzieć, no. Stare metody niestety nie działają. Stare metody są już za stare na to. Nie no, wiesz, dobiec dobiegłem, tylko właśnie problem się zaczął tutaj, że nie wiem kto zauważył, a przecież muszę załatwić tych typów, jeżeli chcę pojechać dalej w las. Bo ja już nawet nie mówię o tym, żeby ten, żeby kraść jakoś więcej dużo, ale jak chcę pojechać bez kradnięcia, to bym mógł to zrobić, nie? No ale ja chcę w sumie ukraść. Dobra, tu załatwiam wszystkich. Jakby, co zauważa? Czy Helka wylatująca może widzi tych martwych ludzi? No ja nie wiem, może faktycznie Helka widzi tych martwych, a wcześniej było tak, przed tym update'em, że ta Helka po prostu ich nie widziała. A teraz Helka leci i widzi tych martwych przy bramie. Może to jest to? No bo właśnie teraz w tym update'cie było niby, wiesz, to, że widać, że oni jakby wcześniej nie zauważali martwych strażników, inni strażnicy. A teraz może zauważają i właśnie wygląda to w ten sposób, nie? Po prostu jakieś rzuty przez ścianę pewnie widzi, że ej, jakieś tam zwłoki są. O, znowu ktoś zauważył jakby wcześniej. Ale kto to zauważa w ogóle? No nie mam bladego pojęcia, ty. Kto to zauważa w takim razie? Nie wiem, nie wiem. Kurcza, łup tu był akuratnie i to kokka. Dobra, jak zaczną strzelać to... No najwyżej spróbujemy tak wypłynąć, no co ja mogę poradzić? No nic nie poradzę, nie? Pozabijam tyle, ile się da tych strażników z tej perspektywy. Gorzej, że oni się ukrywają tam. Dobra, ten załatwiony. Tutaj jeszcze zbieram szybko, to może całą prawie cały łup jeszcze zbiorę, dodatkowy. To byłby wtedy milion, no tylko trzeba stąd uciec, za ta Helka będzie zafajdana. No prawie z całą torbą prawie to jest 1 100 000 w tym momencie, więc faktycznie trzeba te torby zbierać, żeby był ten milion. No tylko pytanie brzmi, zostaje pytanie, jak to zrobić, żeby nie zauważyli cię? Te ziuty, nie? Ja nie wiem, w co ja strzelam w ogóle, to jest ten problem. Dobra, runda druga, co dostanę tym razem? Dobra, tylko tu jest ta Helka, która jeszcze nawala za milion HP. Aha. Znowu kasa, no to dzisiaj naprawdę jest dzień świstaka. I to jest ten problem. Dobra, do wody i szybciutko, szybciutko, woda, stary, płyń tą wodą, no! Płyń jak najgłębiej się da, żeby cię nie mogli przestrzelić. Najważniejsze, że jest milion i żebyś nie umarł. Powietrze masz. Płyń jak się da najgłębiej, żeby nie przestrzelili. Będzie milion, prawie 100 tysięcy wtedy. I będzie już git. To milion z Kajo Perico to w dalszym ciągu jest super sprawa. Szczególnie, że też bardzo szybko się to robi. Tak, na oddycharkach, stary, lecę. Bo nie miałem, wiesz, tutaj longfinem płynąłem, a nie łodzią podwodną, więc... Ale wolałbym chyba tą łodzią podwodną, koniec końców. Jest ten strój, nie muszę oddycharek ładować. Płynę sobie fajnie, pięknie. Longfin to kiedyś było opłacane, teraz to nie wiadomo. Nie, no bo longfin to wiesz, ludzie mają ten sposób po prostu na longfina,
że policję gubią jakby szybko przy Longfinie, ale ja nie lubię na przykład tej misji. Ja wolę dużo, bardziej mi się podoba misja na kosatkę niż na Longfina, nie? Więc jeżeli o to chodzi, to, ja jestem team kosatka niż team Longfin. No i płyniemy aż ten. No ja też pewnie wiesz, przyzwyczajenia do kosatki, no. Także cóż. No można se robić różnymi metodami. Szkoda, że nie za pierwszym razem, szkoda, że nie bez wykrycia. No tylko to wykrycie, nie mam pojęcia, co się dzieje dokładnie. Chciałbym wiedzieć, kto zauważa które zwłoki, żeby po prostu nie popełniać tego błędu, nie? Bo żeby robić to wtedy bez wykrycia dalej i widzieliście, gdzie dało radę bez wykrycia dojść. Jeszcze bym całą torbę zebrał i bym miał z 1 200 000 plus dodatek, więc wtedy to już w ogóle z 1 300 000 bym wyniósł dalej z Kayo Perico solo i byłoby fajnie i byłoby cacy, ale pozmieniali, ponerfili i dają samochody po 5 000 000, no powaliło ich jeszcze. Także ale wszystko mam złoto. No złoto, to idealnie, na 3 osoby. Zrobimy to na agresywnie, kappa. Tak, na agresywnie? Nie, na sprytnego to zrobimy, oczywiście, że... Chociaż, no cicho, mam czaszkę. No to wiesz, jak wiesz jak, no to cicho można zrobić czaszkę. Tylko wtedy chyba trzecia osoba by się przydała na złoto, żeby wynieść całość, nie? Oj, to można zgarnąć. Ciekawi mnie też, ile wynosiła ta różnica pomiędzy jak zgarniesz całość w 3 osoby i te 2 osoby wezmą po 15%, a ty weźmiesz 70%. A jaka jest różnica, jak nie weźmiesz całego łupu, ale ty zgarniesz wtedy 85%, czy jest opłacalne faktycznie? Trzeba będzie tak zrobić, chyba przetestować. Jak to się robiło? Ten chyba najtańszy. No i 10 minut wyjście, nawet szybciej by było pewnie. Kayo Perico zrobione, już 3 000 000 do przodu. Prawie. Jeszcze 2. To prawie, jeszcze 2 i... prawie 3 miliony, nie no, tak naprawdę to 1 600 000 będzie. Leci hops. Jakoś. Sadek, 2 600 000 raczej. Dobra, na dwóch napadach pełnych. A biorę. Kilka sekund dodatkowych będzie. Faktyczny łup... A, przepraszam, faktyczny łup jest jeszcze mniejszy trochę, bo to jest 953 000, więc... więc jednak nawet 1 000 000 tu nie był, nie wszedł za naszyjnik plus jeszcze te torby. Widziałem gdzieś ostatnio takiego mema, jak jest jakby wiesz, napad i kończysz napad i o, w ogóle w śniegu sobie piją z ziomkiem. Ja nie widziałem tego w zimowej chyba scenerii, dawno bez kitu. No, ale że jest taki mem, w którym po prostu masz dole jakby, kto bierze ile. No. I nagle na koniec wychodzi ci $900, nie? Że dostajesz $900. Po prostu. Dokładnie tyle zarobiłeś. No i cóż, kaska weszła i można... Można będzie zaraz szaleć i wydawać pieniądze w tej grze. Oj, tak, tak.